Jak możemy sobie wyobrazić, w latach następujących bezpośrednio po II wojnie światowej, Japonia, opowiadająca się za czasów ogromnego konfliktu po stronie państw Osi, doświadczała ogromnych zmian gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. I choć finalnie stanie się jednym z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie, w latach 50. XX wieku borykała się z ogromną biedą i wysokim wskaźnikiem przestępczości. Niedostateczna liczba osób zatrudnionych w służbach mundurowych, a także nagromadzenie zadań, do jakich przydzielani byli funkcjonariusze policji, powodowały, że czyny karalne popełniane przez wielu przestępców w tamtym czasie były intencjonalnie zamiatane pod dywan, a ich sprawcy pozostali niewykryci po dziś dzień. I jest spora szansa, że zadziałoby się tak i w tym przypadku, gdyby przy popełnianiu kolejnej zbrodni Kurita Genzo nie poczuł się zbyt pewnie. Zapraszam do wysłuchania historii mężczyzny o pseudonimie Hayabusa, Sokół, który według organów sądowniczych, jako pierwszy człowiek w Japonii, zasłużyłby umrzeć dwukrotnie. Antybohater dzisiejszego odcinka, Genzo, przyszedł na świat 3 listopada 1926 roku jako trzecie z aż 12 dzieci państwa Kurita, zamieszkujących w niewielkiej wiosce w dystrykcie Ogaci na terenie prefektury Akita w północnej części Japonii. Głowa rodziny, ojciec chłopca, próbował zapewnić rodzinie byt poprzez pomoc lokalnym rybakom przy połowie ryb, jednak jako że był on raczej wątłego zdrowia, po pewnym czasie zapadł na bliżej niesprecyzowaną niestety w źródłach ciężką chorobę i od tamtej pory zarówno dla potencjalnych pracodawców, jak i bliskich mężczyzny jasnym było, że do końca swoich dni pozostanie całkowicie niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. W obliczu takiego stanu rzeczy to na jego żonę spadł obowiązek zadbania o pozyskanie funduszy na wykarmienie i odzianie tak licznej grupy osób. Musiała porzucić rolę gospodyni domowej i poszukać zatrudnienia, co z uwagi na niepełne wykształcenie oraz zupełny brak doświadczenia nie tylko nie było łatwym zadaniem, ale także kobieta nie mogła liczyć na uzyskanie miesięcznego zarobku w kwocie, która pozwoliłaby 14-osobowej rodzinie żyć na akceptowalnym poziomie. Z tego względu Genzo od najmłodszych lat uchodził pośród lokalnej społeczności za, cytuję, syna biedaków, a inne dzieci dokuczały mu i wykluczały ze swojego grona, twierdząc, że pachnie uryną. Możliwym jest, że nieprzyjemne komentarze nie zostały jednak wyssane z palca, gdyż chłopiec w istocie od zawsze miał problem z nocnym moczeniem się. Za przyczynę tej dolegliwości uważa się fakt, że jako kilkulatek Genzo, ze względu na poważny stan ojca, ciągłą nieobecność matki, a także posiadanie tak licznego rodzeństwa, nie otrzymał od swoich opiekunów wystarczającej ilości uwagi. Jego poczucie bezpieczeństwa zostało poważnie zachwiane, a dodatkowo, jako że był on w domu jednym z najstarszych, wymagano, aby pomógł w opiece nad młodszymi braćmi i siostrami. Często bywa tak, że kwestia nocnego moczenia dziecka mija z wiekiem, jednak nie w tym przypadku. Chłopcu zdarzało się to cyklicznie, nawet w wieku 10 lat, przez co w dalszym ciągu był szykanowany pośród rówieśników, tym razem tych ze szkolnej ławki. Pewnego dnia, zirytowany z powodu kolejnej złośliwości, która przelała czarę goryczy, postanowił zaprzestać chodzenia do szkoły i każdego dnia z samego rana, zamiast do placówki, udawał się w okoliczne góry, gdzie bawił się samotnie, aż do nadejścia momentu, w którym powinien był powrócić z lekcji. Przez jakiś czas udawało mu się utrzymać długoterminowe wagary w tajemnicy, jednak ostatecznie rodzice chłopca dowiedzieli się o wszystkim i postanowili, że jeżeli nie chce on pobierać nauki,
to zostanie oddelegowany na jedną z pobliskich farm, gdzie za dach nad głową oraz niewielką opłatę pomagał będzie właścicielom w wypełnianiu wszelkich obowiązków. I chociaż początkowo wydawało się, że dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania Genzo zyska własny kąt i dodatkowe fundusze, przy pomocy których będzie mógł wspomóc finansowo pozostałych członków rodziny, to finalnie okazało się, że zrealizowanie takiego planu nie będzie proste. Pracodawcy szybko rezygnowali bowiem z usług kilkunastolatka, kiedy na jaw wychodził jego problem z nocnym nietrzymaniem moczu, a także fakt, iż młody Kurita dopuszczał się w ich domach drobnych kradzieży. Zdarzało się, że w przeciągu jednego roku Genzo zmieniał miejsce pracy aż 5-krotnie. Taki stan rzeczy trwał do roku 1945, kiedy chłopak skończył 19 lat i został przymusowo wcielony do wojska, a dokładnie do pułku piechoty stacjonującego w mieście Hirosaki, położonym na terenie prefektury Aomori. Niestety, już niedługo miało się okazać, że i w tej sytuacji Genzo nie będzie w stanie znaleźć dla siebie miejsca. Zaledwie 2 miesiące później został on bowiem mimowolnie zwolniony ze służby, a powodem, jak zapewne możecie się domyślać, było nocne moczenie, które mimo upływu lat w dalszym ciągu komplikowało jego życie, wywoływało ogromny wstyd i było głównym źródłem jego niskiej samooceny. Po odejściu z wojska młodemu mężczyźnie udało się znaleźć pracę w kopalni węgla znajdującej się w mieście Bibai w prefekturze Hokkaido. W tym miejscu Kurita, który do tej pory był raczej introwertycznym, słabym fizycznie dzieciakiem, w otoczeniu innych górników, mężczyzn postawnych, muskularnych, o silnej psychice, zaczął stopniowo się do nich upodabniać. Z uwagi na charakter pracy powoli budował umięśnioną sylwetkę, co ostatecznie spowodowało, że kiedy spoglądał w lustro, czuł się we własnym ciele znacznie bardziej komfortowo. Stał się zdecydowanie bardziej asertywny i pewny siebie. Mniej więcej w tym samym czasie, na mocy aktu o bezwarunkowej kapitulacji, Stany Zjednoczone odebrały Japonii zdobycze terytorialne, z których kraj pozyskiwał sporą część żywności. Jednocześnie, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zebrane w 1945 roku plony określono jako najgorsze od 30 lat. Jakby tego było mało, władze miały zauważalny problem z racjonowaniem i dystrybucją żywności pośród obywateli, co spowodowało, że część społeczeństwa, aby przetrwać, zaangażowała się w jej przemyt. Pozyskane w nielegalny sposób towary można było następnie sprzedać na czarnym rynku, zwanym potocznie Yamiichi. Ale nie był to jedyny powód, dla którego tego typu miejsca zaczęły powstawać. Dla wielu osób istotne było również, że bez zadawania zbędnych pytań można tam było spieniężyć dobra pochodzące z kradzieży. To właśnie w taki sposób 20-letni Genzo wszedł w swój pierwszy poważny zatarg z prawem. Kuszony możliwością łatwego i szybkiego zarobku, zaczął regularnie dopuszczać się włamań i wynosić z okolicznych domów drogocenne przedmioty, które następnie sprzedawał. W miarę upływu czasu chłopak orientował się, za co jest w stanie uzyskać najwięcej pieniędzy i skupiał się na poszukiwaniu tego rodzaju łupów. Były to przykładowo kimona i inne materiały dobrej jakości. Jednak mimo, że bezpośrednio po wojnie służby mundurowe miały pełne ręce roboty, jego nielegalna działalność nie pozostała niezauważona. Zarówno on sam, jak i inni młodzi złodzieje byli obserwowani, pojedynczo wyłapywani i stawiani przed sądem. Po pewnym czasie lokalna policja doskonale wiedziała, kim jest Kurita Genzo i czym się on zajmuje. I finalnie, w sierpniu 1946 roku, 20-latek został skazany na 1,5 roku więzienia. Zwolniono go jednak po odbyciu jedynie roku z zasądzonej kary. Mimo to, pośród okolicznej społeczności, w dalszym ciągu uchodził za niebezpiecznego i brutalnego recydywistę. Po pijanemu często wdawał się w bójki z przypadkowymi osobami. Chodziły również plotki, że wielokrotnie dopuścił się wykorzystania seksualnego na kobietach zamieszkujących w jego okolicy. Jednakże o dziwo, pomimo tak niepochlebnej opinii, która mogłoby się wydawać powinna trzymać płeć piękną z dala od mężczyzny, w 1947 roku, niedługo po wyjściu z więzienia,
22-letni Kenzo był w stanie wejść w stały związek z 2 lata młodszą mieszkanką Shizuoki, kobietą o personaliach Suzuki Yoshiko. Z późniejszych zeznań Kurity wynikało, że z Yoshiko łączyło go prawdziwe uczucie. Do tego stopnia, że po kilku miesiącach od pierwszego spotkania postanowił jej się oświadczyć. 20-latka przyjęła oświadczyny i zaczęła powoli przygotowywać się do ślubu. Nie miała jednak pojęcia, że jej wybranek w tym samym czasie spotyka się również z inną dziewczyną, która na dodatek była jej dobrą znajomą. 17-letnia Murai Hatsu sama zalecała się do partnera koleżanki, co zapewne po latach prześladowań i patrzenia na swoją osobę w negatywnym świetle bardzo mu schlebiało. Nie pałał do nastolatki żadnym konkretnym uczuciem, umawiał się z nią w jednym konkretnym celu, jakim było odbycie inicjacji seksualnej. Jednocześnie jednak okłamywał i zwodził dziewczynę, wspominał przykładowo, że zostawi dla niej Yoshiko. Spowodowało to, że niemalże po każdym spotkaniu zapatrzona w mężczyznę Murai stanowczo nalegała na szybki ślub, co niezmiernie go irytowało. Ostatecznie nie planował przecież związać z nią swojej przyszłości. Obawiał się także, że zniecierpliwiona nastolatka postanowi w końcu wyjawić prawdę jego obecnej narzeczonej. Pewnego dnia, w styczniu 1948 roku, Kurita ponownie spotkał się z młodą kochanką i para uprawiała seks. Po wszystkim Murai ponownie poruszyła temat ślubu, co z jakiegoś powodu całkowicie wyprowadziło mężczyznę z równowagi. Postanowił w tamtym momencie, że musi natychmiast zakończyć tę relację, co w jego słowniku oznaczało złapanie kobiety za szyję i uciskanie tak długo, aż odejdzie z tego świata. Pomimo iż Murai Hatsu była jego pierwszą ofiarą śmiertelną, 22-letni mężczyzna nie wydawał się być jakoś szczególnie zdenerwowany. Postanowił ukryć ciało kobiety, zakopując je w płytkim grobie na pobliskim wybrzeżu, po czym na jednej z okolicznych plaż umówił się na szczerą rozmowę z Suzuki. Na miejscu wyjawił dziewczynie prawdę, że od jakiegoś czasu miał romans z jej znajomą, którą ostatecznie pozbawił życia, dodając, że to Yoshiko jest jedyną, którą tak naprawdę kocha. Szczerze wierzył w to, że kobieta się ucieszy, jednak wbrew jego przewidywaniom, 20-latka przeraziła się i kazała mu dobrowolnie oddać się w ręce władz. Kurita nie miał jednak zamiaru tego robić i obawiając się, że to sama Yoshiko mogłaby donieść policjantom o tym, czego się dopuścił, postanowił, że musi ją uciszyć. Dziewczyna zapewne poczuła, że znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie, ponieważ zaczęła uciekać, jednak znacznie szybszy i lepiej zbudowany Kenzo zdołał dopaść ją już kilkanaście metrów dalej i zaczął ją dusić, używając do tego celu plażowego ręcznika. Kiedy skończył, odniósł wrażenie, że Suzuki w dalszym ciągu oddycha. Postanowił więc sięgnąć po leżący nieopodal kamień, którym następnie roztrzaskał głowę kobiety. Ciało przeciągnął w pobliskie zarośla, gdzie dopuścił się na nim aktu nekrofilii. Ostatecznie zwłoki byłej narzeczonej zakopał zaraz obok szczątków swojej pierwszej ofiary. Ciał kobiet nie znaleziono jeszcze długo po dokonaniu obu zbrodni, co dodatkowo powodowało, że 22-latek czuł się bezkarny. Od tego czasu Kurita permanentnie utrzymywał się z kradzieży, jednak aby uniknąć kolejnej odsiadki, często zmieniał zarówno rejon, w którym działał, jak i miejsce zamieszkania. I być może jego strategia okazałaby się być skuteczną, gdyby pewnego dnia nie został aresztowany, a co za tym idzie skazany na 2 lata pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa podczas bójki w barze. Kenzo opuścił mury więzienia po roku za dobre sprawowanie, aczkolwiek niemalże od razu otrzymał kolejny wyrok, 10 miesięcy więzienia, tym razem za kradzież. Na wolność wypuszczono go ponownie na początku 1951 roku. Wydawało się jednak, że kilkukrotne odizolowanie od społeczeństwa niczego go nie nauczyło. Zamierzał bowiem w dalszym ciągu prowadzić dobrze mu znany, przestępczy styl życia, podróżując pomiędzy miastami Sendai, leżącym na terenie prefektury Miyagi, a Fukushimą. W sierpniu 1951 roku 25-letni Kurita trafił na teren prefektury Tochigi, gdzie przechadzał się po wioskach w poszukiwaniu domów, które mogłyby być zamieszkiwane przez nieco zamożniejsze rodziny, aby mieć szansę natknąć się na jakiś
wartościowy łup. W pewnym momencie, przez otwarte okno na parterze jednego z budynków, zauważył młodą kobietę, która drzemała na łóżku pod moskitierą wraz ze swoim kilkumiesięcznym dzieckiem. Kobietą tą była 24-letnia Masuyama Ayako. Kenzo obserwował ją chwilę, po czym kierowany podnieceniem seksualnym postanowił zdjąć spodnie i wejść do jej pokoju. Hałas, który włamywacz wygenerował, spowodował, że Masuyama przebudziła się i kiedy zorientowała się, co się dzieje, zaczęła głośno wzywać pomocy. Napastnik szybko jednak zasłonił jej usta, pchnął na futon i wykorzystał. Po wszystkim, podobnie jak w przypadku poprzednich swoich ofiar, zdecydował się pozbawić kobietę życia, zaciskając ręce na jej szyi. Kiedy odeszła z tego świata, dopuścił się na jej zwłokach aktu nekrofilii. Następnie, z zupełnie niewyjaśnionych przyczyn, mężczyzna zaczął przenosić do ogrodu za domem niektóre garnki i naczynia, jakie znalazł w kuchni podczas plądrowania domu, po czym zakopał je w ziemi. Kurita wypróżnił się także na podłogę, jednak według organów śledczych tego typu zachowania były rzekomo często uskuteczniane w tamtych czasach przez przestępców. Czynili oni to w celu uspokojenia się, bądź też ponownego nabrania odwagi. Finalnie 25-latek zbiegł z miejsca zdarzenia, zabierając ze sobą kimona, kilka ubrań i innych wartościowych przedmiotów. Co ciekawe, kilkunastomiesięcznemu dziecku Ayako, które przez cały ten czas znajdowało się w domu, sprawca nie wyrządził żadnej krzywdy. Z uwagi na znacznie ograniczone możliwości w temacie wykrywania sprawców przestępstw, ówczesnym funkcjonariuszom nie udało się powiązać Kurity z tym morderstwem. Wynikało to być może z faktu, że mężczyzna znalazł się na terenie prefektury Tochigi zupełnym przypadkiem i nic go bezpośrednio nie łączyło z tym obszarem. Nigdy nie zamieszkiwał w okolicy, ani także nie prowadził tu swojej przestępczej działalności. Do kolejnej, jednej z najbardziej znanych zbrodni popełnionych przez Kuritę doszło zaledwie 3 miesiące po poprzedniej. Przypadek ten jest często przedstawiany w źródłach jako zupełnie oddzielna sprawa, której nadano przydomek morderstwa w Osen Korogashi. Możliwe, że dzieje się tak z uwagi na zupełnie odmienne okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii. 11 października 1951 roku Kenzo kręcił się nocą bez celu po stacji kolejowej Kazusa Okitsu, znajdującej się w mieście Katsura, położonym na terenie prefektury Chiba, gdy w pewnym momencie zauważył pewną kobietę, 29-letnią Kobayashi Fuyono, która wydawała się być nieco zagubiona. Wyglądało na to, że na kogoś czeka. Wraz z nią znajdowała się wtedy na stacji trójka jej dzieci, 7-letnia Sachiko, 5-letni Yukio oraz 2-letnia Yukie. Pomimo iż przypadek ten jest w Japonii dość znany, to źródła nie są ze sobą do końca zgodne w kwestii sposobu, w jaki Kenzo rozpoczął z kobietą dialog. W niektórych materiałach możemy znaleźć informację, że zaczął jej grozić i kazał robić wszystko, co jej każe, albo zabije ją i jej dzieci. W innym natomiast, że zaoferował jej pomoc, aby wzbudzić jej zaufanie. Osobiście wydaje mi się, że druga wersja jest nieco bardziej prawdopodobna. Tak czy inaczej, okazało się, że Kobayashi już jakiś czas czekała na stacji na przyjazd swojego męża, z którym rozdzieliła się w południe, jako że każde z nich miało do załatwienia pewne sprawy. Małżeństwo umówiło się, że pod wieczór spotkają się właśnie na opisywanym peronie, jednak czas mijał, a mąż kobiety się nie pojawił. W tym momencie także pojawiają się pewne rozbieżności, gdyż niektóre źródła wspominają, że 25-latek nakazał kobiecie udać się tam, gdzie on jej każe, inne natomiast, że Kurita zaoferował, że ze względu na późną porę w zastępstwie za jej męża odprowadzi rodzinę bezpiecznie do domu. Niezależnie jednak, którą wersję uznalibyśmy za tę właściwą, Kobayashi posadziła syna na rowerze, 2-letnią Yukio umieściła w nosidełku na plecach, najstarszą córkę wzięła za rękę i wraz z nowo poznanym mężczyzną opuściła dworzec. Zaczęli oni powoli kierować się w stronę miejsca o nazwie Osen Korogashi. Jest to niezwykle malownicze, ale również bardzo strome i niebezpieczne zbocze. Przechadzające się tamtędy osoby dosłownie wędrowały wąską dróżką wytoczoną na klifie, a biorąc pod uwagę, że opisywana grupa poruszała się w tej okolicy nocą, powodowało, że aby uniknąć wypadku należało szczególnie uważnie patrzeć pod nogi. Podczas trwającego nieco ponad godzinę spaceru
Genzo stale szeptał kobiecie do ucha, że jest atrakcyjna i że bardzo chętnie odbyłby z nią stosunek. Fuyono nie reagowała jednak na jego zaczepki, stale podążając przed siebie, pilnując, aby żadne z jej dzieci nie zboczyło ze stromej ścieżki. W pewnym momencie, około 1 w nocy, Kurita nie wytrzymał i zdecydował się zaatakować 29-latkę. Spowodowało to, że Kobayashi wypuściła z rąk kierownicę jednośladu, który wraz z siedzącym na nim 5-latkiem przewrócił się na drogę. Chłopiec zaczął głośno płakać, jego przestraszona 7-letnia siostra również, co niesamowicie rozzłościło napastnika. Mężczyzna chwycił więc zdezorientowanego 5-latka, po czym bez namysłu cisnął nim w przepaść. Chłopiec spadł na kamienne podłoże z ogromnej wysokości. To samo po chwili uczynił z 7-letnią Saćko. Następnie chwycił i rozebrał ich matkę, po czym ją wykorzystał, w momencie gdy 2-letnia Yukie wciąż znajdowała się w nosidełku zamocowanym na jej plecach. Kiedy skończył, Fuyono i jej najmłodsza córeczka podzieliły los jej rodzeństwa. Sprawca nie był jednak pewny, czy upadek z wysokości w istocie pozbawił całej czwórki życia. Postanowił więc powoli ześliznąć się w ciemności po stromym zboczu i dokończyć to, co zaczął przy pomocy kamieni, podobnie jak niegdyś w przypadku Suzuki Yoshiko. W tamtej chwili w jego morderczym planie pojawił się pewien dodatkowy problem, gdyż 25-latek nie mógł nigdzie znaleźć ciała najstarszej dziewczynki. Po pewnym czasie zrezygnował z dalszych poszukiwań, biorąc za pewnik, że Saćko nie miała szans przetrwać takiego upadku. Na szczęście mężczyzna bardzo się mylił. Oczywiście upadek spowodował u 7-latki pewne obrażenia, jednak dziecko przeżyło i było w stanie doczołgać się do rosnącej w pobliżu bujnej roślinności. Saćko schowała się w niej i kiedy Genzo rozglądał się za jej ciałem, starała się nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Dzięki sprytowi oraz ogromnemu opanowaniu dziewczynka przeżyła, a kiedy wzeszło słońce, o własnych siłach dotarła na najbliższy komisariat policji, gdzie opowiedziała ze szczegółami, co wydarzyło się minionej nocy na klifie. I choć składanie zeznań musiało być dla tak małego dziecka niezwykle traumatyzujące, to śledczy zyskali ważnego świadka, który w przyszłości mógłby rozpoznać człowieka, który tak brutalnie skrzywdził jej bliskich. Kiedy do informacji publicznej przedostała się wieść o makabrycznych wydarzeniach, okoliczni mieszkańcy nie mogli w to uwierzyć. O Osen Kurogashi od setek lat krążyły niepokojące legendy, co powodowało, że część społeczeństwa wolała trzymać się od tego miejsca z daleka, jednak czegoś takiego nie spodziewał się zupełnie nikt. Jedną z nich, prawdopodobnie tą najważniejszą ze względu na fakt, że to właśnie od niej wywodzi się nazwa tego miejsca, była opowieść o pewnej miłej i delikatnej młodej dziewczynie imieniem Osen, która zamieszkiwała w wiosce nieopodal samego klifu. Jej ojciec natomiast znany był w okolicy jako bogaty i chciwy właściciel ziemski, który każdego roku chciał pobierać od mieszkańców wioski coraz większe daniny. Wyrozumiała córka prosiła go, żeby tego nie robił, jednak mężczyzna nie zamierzał jej słuchać. Zmęczeni tyranią wieśniacy rozzłościli się na tyle, że w ich głowach powstał plan pozbawienia ojca dziewczyny życia poprzez zepchnięcie go z klifu pod osłoną nocy. Jak pomyśleli, tak zrobili, jednak kiedy nastał dzień i byli oni w stanie dostrzec nad przepaści leżące kilkanaście metrów niżej ciało, zorientowali się, że nie należy ono do znienawidzonego despoty, a do jego jedynej córki. Jako że dziewczyna utrzymywała z mieszkańcami wioski bliskie i przyjacielskie kontakty, pewnego dnia dowiedziała się o ich niecnych zamiarach i postanowiła ratować życie ojca. W sądnym dniu założyła na siebie jego ubrania i udała się na strome zbocze, gdzie z uwagi na panujące w okolicy egipskie ciemności, z daleka wzięto ją za bezwzględnego mężczyznę i zepchnięto w przepaść. Teren, na którym doszło do tragedii rodziny Kobayashi, do dnia dzisiejszego uważany jest za obszar, na którym poszukiwacze wrażeń doświadczyć mogą paranormalnych zjawisk. Mówi się, że okolica przepełniona jest negatywną energią i dochodzi w niej do wielu nieszczęśliwych wypadków drogowych, chociaż to ostatnie zdecydowanie wynikać może z nieprzystępnego ukształtowania terenu. Osen Kurogashi stało się również miejscem popularnym pośród osób pragnących samodzielnie zakończyć swoje życie, a także takich, które chciałyby bliżej zapoznać się z rozległym skalnym terytorium, skrywającym mniej lub bardziej znaczące historie kraju kwitnącej wiśni.
Wracając jednak do samego Kurity. Kolejne wzmianki o mężczyźnie pojawiają się na samym początku 1952 roku. W tamtym momencie 27-latek w dalszym ciągu przebywał na terenie prefektury Chiba, gdzie od okolicznych przestępców zasłyszał plotkę, że w mieście Kamigawa, dzisiejsza nazwa to Hanamigawa, znajduje się dom zamieszkiwany przez naprawdę bogatą rodzinę. Fakt, że kilka dni wcześniej został on obrabowany przez kogoś innego, nie powstrzymał Genzo przed planowaniem kolejnego ataku. 13 stycznia, pod osłoną nocy, mężczyzna zakradł się na jego teren w poszukiwaniu drogocennych przedmiotów, których nie zabrał ze sobą poprzedni złodziej. Towarzyszący włomowi hałas obudził lokatorki, które spały na piętrze. 63-letnią Suzuki Iwę, a także jej 24-letnią siostrzenicę o imieniu Kimi. Kobiety zbiegły na dół, aby sprawdzić, co się dzieje, i kiedy dostrzegły mężczyznę, zaczęły krzyczeć. W odpowiedzi napastnik zagroził im nożem, który notabene należał do rodziny. Następnie związał obie kobiety, starszej wymierzył kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, a młodszą, której kazał na to patrzeć, udusił za pomocą własnych rąk. Po wszystkim odbył stosunek seksualny z jej zwłokami, zabrał kilka drobiazgów, które udało mu się znaleźć w międzyczasie i uciekł z miejsca zdarzenia. Zmasakrowane ciała nad ranem odnaleźli pozostali członkowie rodziny, którzy natychmiast zawiadomili policję. Tym razem jednak Kurita Genzo popełnił ogromny błąd. Pozostawił w domu państwa Suzuki mnóstwo odcisków palców, które funkcjonariusze byli w stanie dokładnie zabezpieczyć, a jako że mężczyzna był uprzednio kilkakrotnie aresztowany oraz odbywał karę pozbawienia wolności, śledczy mieli je z czym porównać. Kiedy okazało się, że sprawcą podwójnego morderstwa jest mężczyzna o pseudonimie Hayabusa, Sokół, policjanci natychmiast udali się do domu jego siostry, która zamieszkiwała w pobliżu miejsca zbrodni, aby sprawdzić, czy poszukiwany nie postanowił przypadkiem zaszyć się w jej domu do czasu, aż sprawa nieco ucichnie. Pseudonim, jaki służby mundurowe nadały Kuricie, wynikał podobno z faktu, że kiedy kradł, robił to szybko, skutecznie i bezszelestnie. I tak jak podejrzewano, Genzo istotnie przebywał chwilowo w domu należącym do jednej z jego młodszych sióstr oraz jej męża. 17 stycznia 1952 roku mężczyzna został aresztowany. Zlecono także przeszukanie parceli, gdzie w jednym z pomieszczeń znaleziono zakrwawiony nóż, który idealnie pasował do ran zadanych 63-letniej Iwie. Śledczy mieli więc pewność, że w ich ręce w końcu wpadł poszukiwany za wielokrotne kradzieże niebezpieczny przestępca, który ostatecznie dopuścił się czynów, za które kodeks karny przewidywał znacznie poważniejsze formy zadośćuczynienia. Jednak kiedy prowadzili oni 26-latka na pierwsze przesłuchanie, nie mogli nawet przypuszczać, że to, co zaraz usłyszą, postawi tego człowieka w zupełnie innym świetle. Kurita Genzo, częstowany przez funkcjonariuszy jedzeniem i papierosami, opowiedział im bowiem nie tylko o szczegółach swojej ostatniej zbrodni, ale także przyznał się do dokonania wszystkich swoich poprzednich morderstw. Wyznał, że w wyniku jego działań zginęło łącznie 6 kobiet i, jak uważał, 3 dzieci. Początkowo śledczy ostrożnie podchodzili do słów podejrzanego, gdyż poprzednich przypadków nigdy nie łączono z jego osobą, jednak zeznania Genzo ostatecznie uznano za wiarygodne, ponieważ mężczyzna posiadał wiedzę, którą mogła posiadać jedynie osoba biorąca udział w napaści. Dodatkowo został on rozpoznany przez 7-letnią Saćko, której udało się przeżyć atak z Osenkorogasi. Jako że mężczyzna dokonał każdego z ataków w innej części kraju, zadecydowano, że sprawa kobiet z rodziny Suzuki toczyła się będzie przed sądem rejonowym w mieście Chiba. Za pozostałe zbrodnie Kurita odpowiedzieć miał gdzie indziej, a mianowicie przed sądem rejonowym w miejscowości Utsunomiya. Z uwagi na ten fakt, 13 sierpnia 1952 roku oraz 21 grudnia 1953 roku 26-latek został dwukrotnie skazany na karę śmierci, co było pierwszym takim przypadkiem w historii Japonii. Mężczyzna próbował jeszcze złożyć apelację od zasądzonych wyroków, jednak ostatecznie 21 października 1954 roku zostały one przez niego wycofane. Zaraz potem zadecydowano o przeniesieniu skazanego z aresztu w Tokio do więzienia w mieście Miyagi, gdzie oczekiwać miał na wykonanie kary. W tamtym czasie w stolicy nie wykonywało się zasądzonych egzekucji.
Specjalna sala wykorzystywana do tego celu powstała dopiero w 1966 roku. Izolacja od społeczeństwa zdecydowanie negatywnie się na nim odbiła. Genzo znacznie schudł, opadł z sił, ponownie stał się tym słabym i wątłym, zagubionym chłopcem, którym był, zanim rozpoczął pracę w kopalni. Za kratami mocno ucierpiała także jego psychika. Często wpadał w szał, zachowywał się agresywnie, uderzał pięściami w ściany, krzyczał, że nie chce umierać, a także tłukł szklanki, aby następnie użyć szkła do zadania sobie ran. Ponownie także zdarzało mu się moczyć łóżko. Cierpiał na bezsenność. Więziennemu psychiatrze często mówił, że kiedy zamyka oczy, widzi Osen Korogasi i kobietę, która płacze, ciągnąc za sobą dziecko. Twierdził, że dopuścił się zarzucanych mu czynów, bo kiedy był mały, pewien znajomy dorosły powiedział mu, że kobiety lubią być duszone i bite podczas inicjacji seksualnej, co niezwykle mocno zapadło mu w pamięć. Kiedy nie mógł poradzić sobie z targającymi nim emocjami, celowo robił na złość strażnikom poprzez ręczne uruchamianie czujników w pomieszczeniach, a także wyzywaniem ich od najgorszych. W pewnym momencie napisał również pewien dokument, coś w rodzaju spowiedzi, w którym przyznał się do dokonania łącznie 11 morderstw, jednak zaprzeczył w nim, aby był odpowiedzialny za śmierć jakiegokolwiek dziecka. Było to oczywiście kłamstwem, ponieważ został on rozpoznany przez świadka, któremu udało się wtedy ujść z życiem. Kurita miał jednak nadzieję, że któraś z gazet będzie skłonna kupić od niego dokument, jednak ostatecznie nie otrzymał za niego szczególnie wysokiej kwoty pieniędzy. W pewnym momencie, dla dóbr, które oferowali pastorzy i księża, mężczyzna zgodził się nawet przyjąć chrzest protestancki. Nieco później, 22 lipca 1955 roku, Genzo złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie przypadku z Osen Korogasi, gdyż twierdził, że przyznał się do niego tylko dlatego, że kuszony był przez przesłuchujących go policjantów dobrami materialnymi. Wspominał również, że posiada alibi na czas, w którym doszło do tragedii, gdyż brał wtedy udział w napadzie na sklep odzieżowy w mieście Akita. Domyślam się jednak, że nie był w stanie tego udowodnić, gdyż jego wniosek został ostatecznie oddalony. 3 miesiące później wniósł także o ponowne przyjrzenie się okolicznościom napaści na rodzinę Suzuki, twierdząc, że nie dokonał jej on, a mąż jego siostry, stąd nóż, który znaleziono w jego domu. Jak możecie się domyślać, ten wniosek także nie został pozytywnie rozpatrzony. Ostatecznie życie Kurity Genzo zostało zakończone poprzez powieszenie 14 października 1959 roku, kiedy mężczyzna miał 32 lata. W 1956 roku, kiedy w japońskim Sejmie toczyła się debata na temat zniesienia lub kontynuowania wykonywania kary śmierci, minister sprawiedliwości, który był zwolennikiem tego rodzaju zadośćuczynienia za zbrodnie, przytoczył przypadek antybohatera dzisiejszej historii jako osobnika szczególnie złego o niezrównanej brutalności, który jak nikt inny zasługuje na to, aby wisieć. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Dzisiejsza sprawa była jedną z tych, w których podczas przeglądania materiałów miałam wrażenie, że odcinek nie wyjdzie zbyt długi, ponieważ z racji, iż przedstawione w nim wydarzenia miały miejsce ponad 70 lat temu, źródła nie precyzują wielu szczegółów, jednak ostatecznie wyszło tego całkiem sporo. Szkoda tylko, że nie ma dla tej sprawy zbyt wielu materiałów graficznych, które mogłabym umieścić dla Was w tle. Ciekawa jestem, jak Wasze wrażenia po nakreśleniu przeze mnie postaci, jaką był Kurita Genzo. Według mnie był to pozostawiony samemu sobie zagubiony chłopiec, pełen gniewu i nienawiści, którego nigdy nikt nie nauczył, jak panować nad emocjami i instynktami. Odnoszę wrażenie, że gdyby w dzieciństwie otrzymał od dorosłych odpowiednią opiekę i zainteresowanie, nie musiałby finalnie stać się potworem, który odebrał 8 istnień. Jeżeli podobał Ci się sposób, w jaki prowadzę narrację i chciałbyś jeszcze kiedyś posłuchać o zbrodniach mających miejsce na terenie kraju kwitnącej wiśni, rozważ proszę zasubskrybowanie kanału. Będzie mi także niesamowicie miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś znak, łapkę w górę, komentarz, na co tylko masz ochotę. A tymczasem dziękuję serdecznie wszystkim razem i każdemu z osobna za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Szczególnie dziękuję za nieocenione wsparcie moim patronom,
których lista wyświetla Wam się obecnie na ekranie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do ich grona lub też wynagrodzić mnie wirtualną kawą, wszelkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia i do usłyszenia jak najszybciej będzie to możliwe. Matene, bye bye.